Siemaneczko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii oczywiście Kurczę Rolnik z Podlasia, Podlasie 2023. A dzisiaj kochani akcja Obornik. Także zapraszam was serdecznie do zostawienia łapeczki w górę, subika oraz komentarza oczywiście. Czekajcie, niech sobie tutaj wszystko poprawię. No i cóż, dzisiaj akcja Obornik. Wywieziemy prawdopodobnie na pole po wapnie, słuchajcie, także cóż, ja siuntkę mam tutaj załadowana już, ile tego będzie obornika, tyle będzie, trzeba go wywieźć. Później może założymy, zobaczymy, także ja palę, słuchajcie, maszynę i jedziemy. No, zobaczymy ogólnie jak ta 60 sobie poradzi. Jak głośność mam dobrą ustawioną. Myślę, że jo, dobra. Ciśniem. To szkoda, jak to mówię tak. Dobra. Piątka. I piątka. Także nowy nabytek dzisiaj w akcji. No i zobaczymy przy okazji tą teksturę, co wgrałem kiedyś tam. A propos właśnie obornika, także zobaczymy przy okazji, jak to wszystko, słuchajcie, chodzi. Dobra, także zaraz wszystko oblukamy. Czy ja trójko będę rozwoził, nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Chyba jo, trójko pójdzie, dobra. O, tekstura jak tekstura w sumie. Także znowu akcja obornik. Zobaczymy jak tam tutaj pójdzie, że tak powiem, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. A nie no, chyba ta tekstura pojeźdź, no coś tu widać, no widać takie cząsteczki małe, no ale po wapnie to wiadomo, lepiej widać, nie? O kurde, ale tutaj tego obornika to trochę pójdzie. Kurde, aż jestem ciekaw, czy nie starczy w ogóle. 8 ton na hektar, o kurwa. Nie wiem, czy tego gnojowicy nie będę uzupełniał, kurde, jeszcze. Trzeba by było pojechać do ino sąsiada i kurde jakiś beczkowo, słuchajcie, załatwić. Dobra, pyk. To nieźle, słuchajcie, kurde. Jeden rozrzutnik na jeden przejazd, to troszkę tak i na dużo. Oj kur! Jak sama sakra by była znowu, no widzicie? Kurde, Jarek, bo nie wystanie i temu chyba. No od rana, słuchajcie, nagrywam. Nie ma co się, że tak powiem, oszukiwać. Mam nadzieję, że tylko będzie dobrze słychać. Może sobie troszkę przyciszymy. Także zestawik, myślę, taki polski, kurczę, no.
Dobra. Także wybieramy dalej. Za dużo to tutaj nie ma, widzę, ale no... Wybrać trzeba, żeby było czysto. Dobra, cyk. Takie łyżki to... Myślę, że za dużo tutaj nie... Że tak powiem, się nie nagimnastykuje. Bo i no takie trzy łyżki myślę wrzucić i będzie pełen. Rozrzutnik, dobra, cyk. Dobra. I lecimy z kolejnym odcineczkiem, słuchajcie. Już nigdy więcej na piasecie. Radyjko sobie gra elegancko, kurde. Żyć nie umierać, słajpa. Kurwa, o! A później zobaczymy, słuchajcie, jak będzie... Jak starczy czasu, to może coś jeszcze podziałamy, zobaczymy, kurde. Jak starczy obornika na całe pole, no to plan jest taki, żeby to zaorać, nie? A jak nie starczy, to poprasujemy troszkę sobie te słomy w kostki. Dobra, palimy, jedziemy. Kurde, ta świątka hałasować potrafi. Nie wiem, czy ino nie za głośno będzie. Dobra, i lecimy. Ja trójką chyba rozrzucałem, nie? Tak mi się wydaje. A jak to będzie, to zobaczymy. Rozrzutnik jeszcze, kurde, daje radę, słuchajcie, tyle co ja tutaj obornika mam. Rozrzutnik jak najbardziej jeszcze daje, kurde, radę, także wymieniać go nie muszę. Dobra, ogień. Ogień na tłoki i jazda, dobra. Tyk. Jedną stronę i kurde rozrzutnik pusty, to naprawdę dużo tego idzie. No ale w sumie nawożenia trzeba, no jakby nie było. Jeszcze sobie tutaj podpalę monitory przy okazji elegancko tego, jak to Lucky Games mówi, elegancko tego. Dobra, ogólnie dziękuję kastratom, którzy oglądają moje odcinki. Mówię tu o Micha, koleżkach. I potem to komentują na Discordach, także dzięki, słuchajcie, za wyświetlenia. No bo twierdzę, że gram sam na PGR Świdno, na przykład na tym na PGR Janowo. No to twierdzę, że gram sam, bo nie mam kolegów, to... No mnie tylko śmieszy, co ja wam mogę powiedzieć, kurde, no. Nie zawsze ktoś jest dostępny, tak jak ja nie zawsze jestem dostępny. Przede wszystkim. Sami dobrze wiecie. A czykolwiek chętni są. I tutaj mówię o Stubie, który to mówił, że ja... I o Filu, który to
którzy to twierdzili, że ja nie mam kolegów do grania. Kurde, słuchajcie ludzie, kurde, ludzi potop jest. Żebym odpalił live'a z widzami, myślę, że nie jeden by kurde chciał pograć. No, ale z widzami live'u nie będzie, bo większość ludzi to tylko na gotowe mody przychodzi, tak jak mówiłem. Ktoś se wbije, dam link, pobierze mody, a potem, a dobra, bo mi się nie chce, albo coś, nie, to po co mi takie coś potrzebne. Ja muszę wiedzieć, że tak powiem, mieć konkretną osobę do grania, taką na przykład Vanelek, który po prostu, no, nie wybrzydza, tylko gra ze mną, nawet serię ma. Więc no, czy ja zawsze muszę grać z kimś? No zastanówcie się sobie niektórzy sami, no, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy zawsze muszę grać, że tak powiem, z kimś. No, bo ja myślę, że akurat nie muszę i nie mam takiej potrzeby. Dobra, cyk, pakujemy. Nawet Lucky Games nieraz, kurde, przychodzi do mnie, bo chce pograć. Także no... Zawsze ktoś tam się znajdzie. A takie wasze biadolenie to po prostu tylko mnie rozśmiesza i nic więcej. Twierdzę, że coś tam... Że nie mam kolegów, że się chwalę... niewydanymi modami. Że nie umiem obiektu za siny usunąć. Na przykład jeśli chodzi o poprzedni odcinek, na który serdecznie zapraszam. Właśnie tam mówiłem, no, że fakt, kurde, jeden obiekt był taki, że nie potrafiłem go zbytnio usunąć tam poprzez delay, ponieważ to jest obiekt statyczny i tego się nie da przez delay usunąć, bo próbowałem, a w Giantsie nie wszystko muszę umieć robić, tak jak podejrzewam wy też. Proszę bardzo, nagraj film, pokaż, nagraj, pokaż. Jak ty usuwasz obiekty? Jak ty na przykład programujesz mody? Czy coś w tym stylu? Skoro mówisz, że ze mnie taki modmaker, a nie umiem prostych rzeczy ogarniać, dobra. Pokaż mi proszę bardzo ty, co ty potrafisz zrobić. A szkoda mi, słuchajcie, strzępić ryja na takie kastraty, nie? Ogólnie wam widzom dziękuję, że oglądacie, że wam się to podoba. Ja mam, że tak powiem, motywację do dalszego działania. A mówię, jeżeli jesteś taki mądry, proszę bardzo, siadaj za komputer, bierz się do roboty, zrób, wydaj coś, naucz. Tak jak co po niektórzy robią poradniki. No to naucz, kurde, innych, że tak powiem, nie? Skoro jesteś taki hej do przodu i wszystko wiesz. Także to w tej kwestii by było na tyle. A teraz się zajmujemy serią i tak powiem tematami na serię, bo o tym cieciołajstwie to nie ma co gadać. Tak powiem o dzieciakach. O dzieciakach lat 16 czy tam nawet podejrzewam, że mniej, co to niektórzy mają. No dobra, ciśniemy z obornikiem. Kurde, nieźle, ale tutaj się najeżdżę, słuchajcie. Muszę się ino wody napić, bo... Kurde, mi aż gardle zasypa, że tak powiem. No. Dobra, cyk, cyk, myk, puch. Tak się zastanawiam, ile ja mam
Gnojowicy, kurde, no. Tutaj to nie zaciekawia, ale. A tutaj 28 tysięcy litrów, to może bym. Może ino bym się wyrobił. Troszkę gnojowicy, troszkę, kurde. Obornika i już widelec, jak to mówią, by człowiek to ogarnął. Dobra. Piątkę wbijamy, jedziemy. Ajca, bo kurde, nie mogę się umiejscowić. O, ta. To mówię, grunt to czuć się wygodnie przy nagrywaniu. Jeszcze sorgo jest do koszenia. Pszenicę, jak widzieliście na live, niektórzy skończyłem kosić. Jeden kawałek i drugi. Cześć, słońce, cześć. Dobra. Nawet świateł nie będę gasił z lighta, bo nie ma to sensu. I siunki nie będę gasił, bo kurde. Cylindry stygną. Dobra, tyk. No i twierdząc Stuwa i Filu, że ja na was będę na film nagrywał ponoć. Wiesz co? Szkoda mi gigabajtów na dysku, bo wolę więcej gigabajtów wykorzystać na filmy, które widzowie lubią, niż na was, że tak powiem. Tak samo jak mi szkoda słów na was, tak samo mi szkoda, że tak powiem, miejsca na dysku. No ale dobra, temat zamknijmy. Nie ma o czym mówić w ogóle, bo to jest nudne jak flaki z olejem. Jedno i to samo, nic więcej. Dobra, cyk. Elegancko tego. No nie starczy mi obornika, nie starczy, kurde, także będę musiał beczkę chyba na gnojowicę wypożyczyć. Gita. No, jeszcze jedna łąka będzie do wyorania. To znaczy tam łąka ogólnie. Trzy łąki razem z tą. To będzie, słuchajcie, pole numer 20, 47 i 8 bodajże. Tuż zaraz za tym polem, nie? Ale się rozjechali. Dziewiętnaście minut odcinka. Kurde, no tak. Średnio na jeża, bym powiedział trochę, bo nie ukrywam, że chciałbym troszkę więcej pograć tutaj, ale zobaczymy, jak czas pokaże.
tam rowałek i jedziemy. Czy co, ja bym sobie screena zrobił jakiegoś, tylko bez świateł. O tak, coś, kurde, na społeczność. Dobra. Ale się, kurde, duszno zrobiło. Czekajcie, zaraz dojadę do końca i okno otworzę, bo... Normalnie ma sequation. Jednak bez otwierania okien to się nie obejdzie. Dobra. Teraz możemy sobie jechać, kurde, elegancko. O. Już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy. Dobra, i lecimy z powrotem te. Wylazła, że tak powiem, się poopalać, dobra. Może zgaszę trochę, bo... Jak tam OBS? Nagryba, nagryba, o! Kurwa, pułk przestawisz, panie. Dobra. Ładujemy i lecimy dalej, kurde, o, wiareczka jeszcze stoi, jak widzicie. No, sorry za jakieś tutaj, kurde, hałasy, ale no i no, kurde, ludzie już działają od rana, że tak powiem, ja jeszcze kończę nagrywać i też lecę działać ogólnie. Także no, pogoda działa i majster działa. No, ale wiecie, no, odcineczek chciałbym dla was jednak nagrać, żebyście mieli co oglądać. No i nie stracicie obornika, kurde. Trzeba będzie, słuchajcie, kurde, pojechać do sąsiada po beczkę. Jednak, kurde, także zaraz zrobię, słuchajcie, cięcie. Zrobię, słuchajcie, cięcie i pojadę pewnie po beczkę, zobaczymy. Chociaż nie, tutaj 30 minut to
wątpię, żebym zdążył. Mało tego obornika teraz produkują. Mućki, że tak powiem, no ale cóż. Mućki i świnki w sumie, no ale już będzie plan na przebudowę gospy. W następnym sezonie, myślę trzecim, bo no dwa sezony na tym samym gospodarstwie, więc myślę, że ja tak uważam, że jest, że tak powiem, akurat, nie no. Dobra, jadę. Nie wiem nawet, który to już rozrzucić, nie, że tak powiem, nie naliczyłem tego. Janek, piątkę jakby. No jak? Mówię piątka i kita. Nie wiem jak mnie będzie słychać, kurde, bo straszną krytę mam, słuchajcie, kurde, od rana łatwe. Dlatego z rana nie lubię nagrywać. Jadę i jeszcze dziady. No i dobra, tutaj trójkę. O kurde. Za ciągnik, ale już pędzi, no raz na pole. Dobra, ja pędzę na pole, słuchajcie, także kończę zaraz od nagrywanką. Myślę, że na 10 minut to nie ma sensu tutaj kombinować już, że tak powiem, jeśli chodzi o beczułkę, nie? O kurde. Czekajcie. No, wyłącz się. Troszkę to inaczej zrobimy. O, teraz to tak. Także dziś krótszy film, ale mam nadzieję, że głównie dobrze się spodoba. Jedziemy tam do tego mijaka. Także akcja, obornik, no. Mówię, kurde, będę musiał chyba, że tak powiem, znaleźć inną teksturę jednak, bo ta jest do dupy, tak jak ten człowiek, co mi tą teksturę podesłał i zgrał. Znaczy pomógł zgrać. Także nie jestem z tego zbytnio zadowolony i trzeba będzie poszukać tekstury taką, że tak powiem, jaka mi się naprawdę podoba, a nie jakieś dziadostwo, bo to no nie widać tego, no kurde, no co się oszukiwać. Jak wapno jest, to dobrze, bo się zanika wapno i wiecie, a jak wapno nimo, to jest ciulowo. Dobra. No szkoda, że tutaj... szkoda, że tutaj, kurde, nie mam tyle obornika, wiecie, ile na innych seriach, na przykład potrafię mieć, nie?
Dobra, także to ostatnie już wywiezę. Wezmę to, wrzucę. Chociaż nie, tego nawet wywozić chyba nie będę, bo to nie ma czego wywozić. Kurde, jedna łyżka to... Tyle, że na rozrzutniku zostawię. Dobra, już miałem wywozić, ale tutaj... Widzę, że nie ma nic. Także krówki, świnki produkujcie dalej. No okej, się 6, no to godzin ma. Także no, troszkę popracował u mnie już ciuntkę tak samo. Dobra, zostawię to tu i tyle, ale wiatr, kurde, chałupę mnie wywieje. Dobra, Ursus niech odpoczywa sobie. Ja się z wami, słuchajcie, żegnam, dziękuję za oglądanie, dziękuję za łapki w górę, suby, komentarze miłe. Na dzisiaj to wszystko niestety, ale już niedługo zapraszam na kolejny odcinek, to już jutro z Dzikiej Doliny. Prawdopodobnie także siemaneczko, do następnego strzałeczka. Cześć!